dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kuja Alex. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie na kanale Bez Spiny. Dzień dobry. Ja jestem Marikar. Bici. Tak. Słuchajcie, jest niedziela. Jedziemy na pierwszą wycieczkę na jakąś plażę i tam jest jakiś resort, jakaś restauracja. Ponoć dobre jedzenie mają, tak nam powiedział nasz gospodarz. Najlepsze jedzenie na wyspie, więc jedziemy sprawdzić. Więc zostańcie z nami, no pokażemy wam, jak to wygląda i czy warto było. Plaża na zdjęciach wygląda interesująco, tyle mogę wam powiedzieć. Today is Sunday. How I should say Sunday? Niedziela. Dzisiaj niedziela. Tak jest. No i dzisiaj są moje urodziny, tak dla odmiany. Antek miał 2 dni wcześniej, teraz mam ja. Więc tak będziemy świętować, że sobie pojedziemy na plażę i zjemy, mam nadzieję, coś dobrego. 100 lat, 100 lat. 100 lat, 100 lat. Słuchajcie, bo Marykar na angielski kanał powiedziała, że dzisiaj skończę 17 lat, nie? 17 lat, kochanie Maciusiu. Także dzisiaj. Ja się śmieję, to w takim razie pierwszy raz napiję się dzisiaj piwa. Legalnie. Ups. So this is the road, guys. Look. Także dzisiaj pierwsze piwo oficjalne i ten. I może zacznę zapuszczać brodę, nie? I może jeszcze włosy mi wyrosną. Maciusia is happy that he's 17. Patrzcie, jakie tutaj wąskie drogi są. Taką drogą jeszcze z 7 km mamy do przejechania. No ale ładnie, bardzo ładnie. This road is private property. Jeez. Trochę się czuję, jakbym na drabę jechał, nie? Jakąś drogą taką. Między krzakami, nie? Pod krzakami. You know, like the bushes. Oh my god. Beach. Beach, beach. I don't know the difference, babe. Beach. Because they're always laughing at my pronunciation of beach. Skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Dobra, już skręcam. Naprawdę? Starship! Oh, it's already here! Starship is here! Popatrzcie! Starship is here! Nice one! Nice. Też na resorach. No ale... Wygląda na zadbany, nawet nowy silniczek do wycieraczek. Wycieraczkę ma na dole, nie tak jak nasz miał u góry. Spoko, podoba mi się ten sprzęt. Nice, yeah, good looking starship. Kolekcja zgubionych klaporsów albo wyłowionych, albo znalezionych na plaży, nie? Też możliwe.
kratki bambusowe. O. O. Można się w Bali wykąpać, but they, you know, put like a fire under. Wiecie, można się podgotować jak ten, jak w filmach przygodowych, nie? Wrzucali ludzi do takiej Bali i zupę z nich robili. No, ciekawie zaaranżowane, mała działeczka, także tak jest uciśnione wszystko, ale fajnie, podoba mi się. Bardzo wąska działka, popatrzcie, tu jest już ogrodzenie i tutaj jest zaraz ogrodzenie z drugiej strony, nie? Także praktycznie wchodzi jeden domek i ścieżka i tyle. I co, da się resorcik zmontować? Da się. No, parę domków bambusowych i balia do gotowania białasów. Trawę cytrynową trzeba dodać, trochę warzyw i jest gitara. O, tu jest prysznic. Taka miejscóweczka. A tutaj już jest restauracja. 100 lat. 100 lat niechaj żyje nam. 100 lat niechaj żyje nam. Na zdrowie. Na budowie. Very hot, nie? Wiatrak jest z drewna albo stylizowany na drewniany. Chyba to plastik jest, ale wygląda jak drewniany. Co tam? Co tam, gruba? Ile dzisiaj browarów wypiłaś? Poczekaj, 45. 45 browarów? Nie. Śmieję się, że dziubaka tylko pozoruje ciążę, bo tak naprawdę to pije po 10 browarów dziennie i jej wypchało brzuch, nie? No, ale powiem wam, że zmieniły się te kamoty. Dużo więcej się pootwierało właśnie jakichś resorcików, takich restauracji, różnych biznesików przez te 5 lat, bo ostatni raz byliśmy tutaj 5 lat temu na Camotes. Także nowe miejsca, no rozwija się wszystko, wiecie, Filipiny się rozwijają turystycznie bardzo. Natural give like what? Massage, pedicure i scrubbing the parmesan cheese. Why are you doing that? Marykar mówi, że mu się pytam, gdzie jest mój prezent urodzinowy? Ona mówi, że może mi prezent w naturze dać, nie? Czyli masaż, tudzież pedikir i ten, i skrobanie pięt tarką, nie? I explain your gifts to, you know. Także wygląda na to, że później będę miał dzień spa, nie? Pansit, filipiński makaron, ale taki na bogato. This is z kurakiem i z krewetkami. Anton's favorite. What's yours, Kalix? Bolognese? No, spaghetti. Napoli? What's that, spaghetti? Just spaghetti. Just tomato? Yeah. No meat? Homemade tomato sauce. A, yeah? To Kalix ma spaghetti w tym. No takie neapolitańskie chyba, nie? Bo sos pomidorowy tylko. No to mamy recenzje pierwsze. Ten pansit jest w porządku, natomiast Kalixa makaron jest... no nie, że rozgotowany, no ale za długo gotowany, nie? Przyszło moje, ja mam niby specjalność zakładu, czyli przegrzebki po polsku, scallops po angielsku, czyli takie małże, nie? W sosie cytrynowo-maślanym, chyba coś takiego, tak mi się wydaje. No wygląda ciekawie, nie? Wygląda jak ryż z jakimś sosem i z kwarkami, nie? Powiem wam, że te
przegrzebki, czy jakie tam zwią. Super, nie? I ten sos taki, no też był dobry, nie? Idealnie to pasował. I tried the spaghetti. Idealnie pasował do tego. Spaghetti tastes good. Calyx? Mm. Did you try? No. But it's overcooked, eh? The taste is good. Dziękuję. Dziubaka ma szarlotkę na deser. Apple crumble for dziubaka. Apple strudel. That you have. Apple strudel. Yeah. It's not. Yo, apple crumble. Chleb. Is it right? No, jabłko. Jabłko. Jabłko crumble. Szarlotka. Dziwaka. Szarlotka. Charlotte is a name. Ten peso. Entrance fee is 10 peso. 10 peso za wejście. In Darwin it's 20 peso for black sand. They have cottages. Cottages. Oh my god. There is like a store, I think. Papa Tatsi piece of Wi-Fi. Oh yeah, it's like a beard. Wow! It's nice! Ale ładnie! Wow! Check it out! Why you didn't tell me? We're here. Aj, putka. Powiem wam, że jest fajna ta plaża. Bardzo ładna. Mała, ale bardzo ładna. Jest niedziela, także jest dużo ludzi. Podejrzewam, że w tygodniu jest tu pusto. Na pewno tu przyjedziemy nie jeden raz. Tak mi się coś widzi. Mrówki. Gdzie? A, mrówki. Ano nga? Ay, ask. Ilawan? 10. 10 peso each? Yes. Słuchajcie, to mamy jakieś snaki takie za 10 peso z kasawy, czyli z maniołku zrobione. A ta polewka to jest niby z kokosa. To. Dawaj. Yeah. I just try, I don't like whole. Good. No. It's very sweet, this sauce. No, you that's for the Sto lat niech żyje nam. Sto lat niech żyje nam. When? I already drink. What about me? You already drink 10, look at you. Myślę, że jest tu przyjemnie na tej plaży. Not here. Podoba mi się.
muszę tutaj... muszę tutaj zanurkować. Tak mi się coś widzi. Wait, Anton, poczekaj. Takie atrakcje mamy 16 km od domu. Myślę, że zajebioza, nie? Fajnie, fajnie. Na pewno tu przyjedziemy jeszcze, nie, dziubaka? We'll come back here for sure. Yes, of course. Ale tu, wiecie, no tutaj jest dość dużo takich małych plaż do odwiedzenia, także mamy jeszcze trochę przed sobą też do sprawdzenia innych po prostu miejscóweczek fajnych. Także... dzięki za oglądanko. Dziękuję. Do zobaczenia. Tam wiecie, łapki i te inne sprawy, nie? Subskrybentować, komentarze. Komentarze napisać. Na przykład możecie napisać: Kaliks jedzie w bagażniku, bo taka jest prawda. Bo Kaliks lubi jeździć w bagażniku i ten. Nie? No i chciał, no to dobra, nie? Także do zobaczenia w kolejnym vlogasku.